Siema, Szpilerski, vlog numer 1 w składzie Becu i Sadma. I w tej serii filmiku przedstawimy Wam naszą nadchodzącą płytę. Postaramy się omówić w każdym odcinku każdy numer, jak powstawał beat, jak powstawał tekst, skrecze, karty. Ciekawe historie związane z tymi numerami. Goście, którzy byli, których nie było, którzy mieli być, których miało nie być. Skąd pomysły na tytuły. Tak, tak, bo płyta Boom Bangers ogólnie od tego można zacząć, że powstała właśnie z tego, że wybieraliśmy, robiliśmy sobie takie szpilerskie biblioteki do katów, fajne teksty za kapeli sobie zbieraliśmy, że to się kiedyś jakby wykorzysta, bo to jest naszej konwencji jak najbardziej i się nam podoba. Szpilerskie katkity. Szpilerskie gatki. No i padł tekst Boom Bangers, no i stwierdziliśmy, że zarąbisty w ogóle tekst, zarąbisty w ogóle pomysł na płytę. No i tak zaczęliśmy o tym gadać, powtarzać, tak naturalnie wyszło, że ta płyta będzie na pewno boom banger, tak jak luźna śpiewka, więc naturalnie to wyszło. Tak. No i teraz właśnie opowiem o tym singlu, który już może mieliście okazję sprawdzić, bo na YouTube już od jakiegoś czasu lata wideo mashup. Tam opowiem o tym osobę w obrazku. Tak jest. Starszą szkołę? Nawet starszą od Beca. Ha, ha, ha. A to ciężkie w dzisiejszych czasach. No, a jak powstał beat, jak powstał tekst? Beat powstał z sampli, które już były używane przez wielu ludzi. Nie będę mówił sampli, nazwy sami sobie znajdziecie. Natomiast starałem się go inaczej trochę pociąć i dołożyć coś więcej od siebie dodać. Powstało co powstało, okazało się na tyle skoczne, że wybraliśmy to jako pierwszy numer na płytę. Tak, tak, już było wtedy wiadomo, że numer, że cała płyta będzie nazywać się Boom Banger, bo powstały wcześniej inne numery. Więc zrobiłem tak, że nazwałem ten numer po prostu Boom Bangers. I tak to powstało mniej więcej. No co, chyba też ci poszło pisanie, nie? Tak, szybciutko, bardzo szybciutko. Myślę, że max 2 dni chyba. Ale takie było założenie liryczne też, żeby puścić sobie trochę wodze fantazji i porapować o rapowaniu, że ważne, żeby było skocznie, wesoło, nie musi być o czymś, jakiś numer. No i tutaj na przykład katy jak powstawały, to są dwie przejściówki i do pierwszej teksty pełni wybrałem ja, a do drugiej na przykład znalazł wszystko Decu. Ktoś przyszedłem kiedyś do co mówi, zobacz, to mam takie teksty, które będą siedziały, poukładał w ogóle, tylko tam delikatnie to skreczowałem gdzie nie gdzie. I także zawsze też jak robimy razem jakieś przejściówki i skrecze, to jest jakby co dwie głowy, to nie jedna. Zastanawiamy się, ustalamy co siedzi, co nie siedzi, co pasuje, co nie pasuje, co można stąd wziąć i spróbować tylko z tego, które zawsze wszystko siedzi. No i tak powstał ten numer, także co, tyle od nas. Miłego słuchania w pierwszym odcinku. Sprawdźcie jeszcze raz sobie singiel, jak nie kojarzycie, a my się widzimy jutro w kolejnym odcinku.